Łukasz Winiarski, zawodnik wałbrzyskiego klubu KKW Jama, został mistrzem Polski juniorów w kolarstwie górskim. Dobrze poszło również jego kolegom z drużyny, którzy uplasowali się na czwartym miejscu w sztafecie. Łukasz Winiarski od 6 lat uprawia kolarstwo górskie w wałbrzyskim klubie. W ubiegłym roku lokalnemu zawodnikowi udało się wywalczyć srebrny medal podczas Olimpiady Młodzieży w kategorii kadet. W tym sezonie do domu przywiózł tytuł mistrza kraju, który zdobył podczas zawodów w Żerkowie. Wyścig był bardzo ciężki. Od startu byłem wysoko, jechałem drugi. Po nieszczęściu głównego faworyta przejąłem prowadzenie wyścigu i dowiozłem złoty medal do mety. Ambicją młodego zawodnika jest dobry start w Mistrzostwach Europy, które odbędą się za rok. Świetnie podczas ostatniego wyścigu spisał się jednak nie tylko Łukasz Winiarski. Sztafeta kolarzy KKW Jama uplasowała się tuż za podium zawodów. Startowały wszystkie najważniejsze kluby w Polsce, startowały kluby profesjonalne, czyli zawodowe, gdzie zawodnicy jeżdżą na mniejszych czy większych kontraktach, a nam się tutaj udało zdobyć czwarte miejsce, minuta i 7 sekund do trzeciego miejsca i tutaj muszę powiedzieć, że to była najmłodsza sztafeta, która wystartowała. Przed wałbrzyskimi sportowcami występ na Olimpiadzie Młodzieży, która odbędzie się już 20 lipca. Klub namawia również młodych pasjonatów kolarstwa górskiego do